umysł SCP-0762 diametralnie różni się od ludzkiego, albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły, trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu, ma trudności w niewizualnym rozróżnianiu płci. Ponadto, podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu, emocjonalnego oraz fizycznego, jednakże to go nie pociąga. Testy na inteligencję SCP-0762 nie przyniosły istotnych rezultatów. W dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z obcymi dla nas procesami myślowymi podmiotu. SCP-0762 wykazał obszerną wiedzę na temat ludzkiej anatomii, jednakże miało to miejsce w wysoce brutalnym kontekście. Strategii wojskowych w działaniach otwartych, metalurgii oraz, co nietypowe, znajomości gospodarowania żywym inwentarzem. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim, jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego. SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi, jednakże istnieje tutaj wyjątek. Obiekt zdaje się traktować osoby, które uważa za lepsze od siebie, z szacunkiem. Odkrycia tego dokonano, kiedy agent, czyli osoba posiadająca znaczne doświadczenie w związku ze SCP-076-2, nie pojawił się po jego ucieczce. Podmiot wyglądał na przygnębionego. Kilkoro pracowników zapytał, gdzie ukrywa się agent. Kiedy w końcu poznał los agenta, zgon w wyniku obszernych obrażeń po nalocie mającym zatrzymać SCP. SCP-076-2 zakończył swą furię, a następnie pozwolił się odeskortować oraz obezwładnić. Podmiot został następnie przesłuchany. Rozmowa miała na celu zbadanie nagłych zmian zachowania obiektu. Dlaczego tak bardzo interesujesz się śmiercią agenta? Eszgangerowi. Dlaczego jego śmierć się obchodzi? Zabiłeś już tylu ludzi. Dlaczego on jest inny? Otóż w przeciwieństwie do was, Umakke, stanowił wyzwanie. Był prawdziwym wrogiem. Dlaczego miało to być dla ciebie dobre? Za każdym razem, kiedy się przebudzałeś, chciałeś uciec. On odpowiadał za wielokrotne ujęcie twojej osoby. Na pewno musisz się cieszyć, że nie żyje. Nie oczekuję, że zrozumiesz. Wiesz, że strzelił mi w łeb ponad razy? Taki mężczyzna zasługuje na śmierć w walce tak bliskiej, że może poczuć oddech swojego wroga. Nie w jakimś zniszczeniu zamówionym przez tchórzliwych królów i książąt, którzy bezpiecznie chowają się w pałacach. Reszta z was mnie obrzydza. Nawet nie mam ochoty was zabić. To oznaka możliwości psychologicznego wpływania na umysł SCP-076-2, tudzież mechanizmu kontrolującego. W związku z obszernymi stratami zasobów w związku z próbami ucieczki SCP-076-2 oraz mając na względzie chęci wyrażone przez komisję BOA, która chce przekształcać obiekty SCP w broń taktyczną, sugeruje wykorzystać tę możliwość w trybie natychmiastowym. Powiedział tak. Propozycja projektu. Mobilna formacja operacyjna Omega-7. Puszka Pandory. Opis misji. Asystowanie SCP-076-2, Abel, w sytuacjach wysokiego zagrożenia podczas działań polowych. Organizacja formacji operacyjnej. Specjalna broń formacji operacyjnej Abel. Dowódca formacji operacyjnej. Od 10 do 20 agentów polowych podzielonych na 5 drużyn. Każda składająca się z od 3 do 5 osób. Potencjalnych kandydatów na członków formacji należy wyselekcjonować spośród elitarnych agentów polowych. Selekcji ma dokonać sam podmiot Abel. Działanie ma zapewnić bezproblemowe relacje pomiędzy obiektem i zwykłymi członkami formacji. Protokół bezpieczeństwa. SCP-076-2 Abel ma na karku zapięte urządzenie, które po włączeniu lub próbach grzebania w nim dokona natychmiastowej detonacji, co doprowadzi do śmierci SCP-076-2 poprzez całkowite zniszczenie rdzenia kręgowego, tchawicy i wszystkich witalnych naczyń krwionośnych szyi. Do osoby SCP-076-2 przyczepiono również urządzenie namierzające,
Ma to na celu powstrzymanie obiektu przed zabijaniem, jeżeli nie zostanie wydany taki rozkaz, oraz przed zniszczeniem placówek organizacji. Odzież i wyposażenie. Członkowie formacji są uzbrojeni i wyposażeni zgodnie z doktryną MFO. Jako że podmiot Abel nie przepada za używaniem broni palnej, ani nawet nie rozumie jej zastosowania taktycznego, uzbrojony jest w jeden lub więcej egzemplarzy broni białej, ostrej, której wybór przypada jego osobie. Dodatek. Na Boga. Znajdź im coś do roboty. Abel zaczyna się nudzić, przez co przeprowadza ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji na swoich ludziach. Oni mają naboje, a on broń treningową. Widziałeś, żeby ktoś kiedykolwiek złamał człowiekowi szczękę przy użyciu plastikowego miecza? On nie przestanie, dopóki ktoś nie zginie. W świetle biegłej znajomości języka sumeryjskiego przez SCP-076-2 naukowcy poprosili obiekt o przetłumaczenie kilku dokumentów. Początkowo podmiot był temu przeciwny, jednakże przetłumaczył teksty, które uznał za godne jego uwagi. Większość wybranych przez SCP-076-2 tekstów dotyczyła bitew i legendarnych herosów. Szczególnie polubił epikę o Gilgameszu. Jednakże, kiedy pewien badacz przedstawił obiektowi symbol SCP-073, SCP-076-2 wpadł w silny szał. Zabił kilku naukowców, zanim zdołano uśmiercić go przypiętym do karku ładunkiem wybuchowym. Kiedy obiekt się przebudził i zostało to zapytane, odpowiedział agresją, wobec czego porzucono ten tok rozmowy. Zaleca się nie skupiać uwagi SCP-076-2 na żadnym elemencie związanym z SCP-073. Oba podmioty nie mogą ponadto znaleźć się w tej samej placówce. Dodatek 076-7. Niedawno zaakceptowano SCP-105 w roli członkini mobilnej formacji operacyjnej Omega-7, co miało miejsce, kiedy pokonała ona SCP-076-2 w wyzwaniu, podczas którego chciano sprawdzić, które z nich zdoła aktywować kilka rozmieszczonych o ponad 1 milę od siebie i punktu startowego urządzeń. Wynik SCP-105 był o wiele lepszy niż SCP-076-2, gdyż użyła ona swoich wrodzonych zdolności, by wygrać. SCP-076-2 przyznał się do przegranej i zezwolił SCP-105 na dołączenie do grupy. Dodatek 076-9. Zaproponowane zapoznanie SCP-076-2 z SCP-682 zostało odroczone bezterminowo. Pracownicy z upoważnieniem poziomu 4 mogą złożyć wniosek o udzielenie im dostępu do ewentualności 076-2-3. Dodatek 076-23. Zgodnie z życzeniem Komisji BOA, mobilna formacja operacyjna Omega-7 stacjonować będzie w regionie przeciwdziałając. Nie rób tego, Na Boga, nie rób tego. Wystarczy tego złego. Wystarczy, że chcą również Iris przekształcić w broń. Nie pozwól wojsku wkopać nas w ich brudną robotę przeciwko jakimś piaskowym rolnikom z... Dobra robota. Wspaniała robota, doktorze. Misja przebiegła dokładnie tak, jak oczekiwano. Zadzwonimy, jeżeli znów będziemy potrzebować waszej pomocy. Mam nadzieję, że jesteś kurwa z siebie dumny, skurwysynie. Jesteś większym dupkiem niż ten gość. Zmiana przydziału. Od tego momentu doktor zostaje przydzielony do pracy z SCP-682 w charakterze pracownika z upoważnieniem poziomu 1. Problemy. Pomimo naszych najlepszych starań, podmiotu Abel nie można łatwo kontrolować. Wszelkie próby zajęcia go czymś okazały się bezskuteczne. Problemem jest to, że jest idealną maszyną do zabijania. I to wszystko, co chce robić. Wygląda na to, że właśnie tego chcieliśmy, ale problemem jest tutaj nieznajomość sposobu na jego wyłączenie. Kończą mi się misje, które można by mu przydzielić, a te, które mi pozostają, to takie, które nie wymagają od niego umysłowego zaangażowania. Zaczyna prowokować innych członków zespołu. Kwestią czasu jest, nim coś się posypie. Wnioskuje o zezwolenie na przerwanie projektu i tymczasową neutralizację Abla, aż do momentu, kiedy znajdziemy dla niego więcej zajęć. Nieakceptowalne. Neutralizacja podmiotu Abel w tym momencie wywoła opóźnienie, którego nie możemy zaakceptować. W ciągu następnych otrzymacie od nas kolejną misję. Jedyne, co macie do tej pory robić, to czymś go zajmować.
Wyślijcie go na wakacje albo coś. Ostrzeżenie. To automatyczne ostrzeżenie. SCP-076-2 wyłączył ładunek wybuchowy w swoim kołnierzu, przez co straciliśmy nad nim kontrolę. Wszyscy pracownicy muszą zachować daleko idącą ostrożność. Kolejne komunikaty uwarunkowane będą rozwojem wydarzeń. Uruchomienie ostatecznego rozwiązania. To komunikat automatyczny. Nie odpowiadać. Daty i czasu. Roku. Godzina. Strefa przechowawcza 25 uruchomiła sekwencję detonacyjną lokalnego ładunku jądrowego. Sekwencja dojdzie do skutku za 10 minut. Ostateczne rozwiązanie strefy przechowawczej 25. Daty i czasu. Strefa przechowawcza 25 uległa zniszczeniu wskutek eksplozji lokalnego ładunku jądrowego. Ośrodki 67 i 68 wykonają protokół FEMA oraz zabezpieczą lokację w trybie najszybszym. Po rozwoju wydarzeń RISA przekaże personelowi informacje o oficjalnej historii kryjącej incydent. Umysł SCP-076-2 diametralnie różni się od ludzkiego, albo obiekt jest ciężko obłąkany. Ludziom trudno jest zrozumieć jego pomysły, trudno jest obdarzyć go empatią. Pojęcia takie jak seks, miłość czy równość są mu nieznane, a przynajmniej względnie niezrozumiałe przez pryzmat jego osobowości. Podmiot nie jest w żaden sposób zainteresowany tematyką seksu, ma trudności w niewizualnym rozróżnianiu płci. Ponadto podmiot przyznał, że przyjemność sprawia mu zabijanie oraz wywoływanie bólu, emocjonalnego oraz fizycznego, jednakże to go nie pociąga. Testy na inteligencję SCP-076-2 nie przyniosły istotnych rezultatów. W dalszym stopniu nie uzyskano dokładnego wyniku. Może to mieć związek z faktem, iż komunikacja z podmiotem, kiedy ten znajduje się w stanie furii, jest niemożliwa. Obiekt posługuje się kilkoma językami, w tym angielskim. Jednakże najbardziej charakteryzuje go znajomość kilku dialektów starożytnego sumeryjskiego, języka prawdopodobnie przezeń preferowanego. SCP-076 okazuje jedynie pogardę w stosunku do ludzi i chce zabić wszystkich, których ujrzy. Nie należy przeprowadzać prób skomunikowania się z podmiotem.